Myślę, że wiedzieliśmy przed meczem, co nas tutaj czeka po tym meczu pucharowym, że to będzie straszna walka. Tym razem myślę, że nie daliśmy się zaskoczyć tym stylem gry Wisły. Myślę, że od początku od razu też na środku pola byliśmy w stanie wygrać dużo pojedynków. Naturalnie jeden punkt na nasze oczekiwania może za mało, ale to są czasami jeszcze takie mecze, gdzie nie wiadomo dokładnie czego brakuje, ale po prostu czasami lepiej jest żyć z jednym punktem niż może jakoś jeszcze pechowo przegrać. Myślę, że nie chcę tego stwierdzenia, ale byłby taki mecz walki, gdzieś tam stworzyliśmy sobie sytuację jakieś tam po całym fragmencie, gdzieś tam po akcji, niestety nie udało się strzelić i znów jesteśmy gdzieś tam z przodu na zero i na pewno gdzieś tam trzeba wyciągnąć wnioski, ale też cieszy zero z tyłu, bo gdzieś jak nie można wygrać, to przynajmniej zremisować. Myślę, że warunki tak jak zawsze były takie same dla obydwu drużyn. Na pewno to nie żadna wymówka, ale też myślę, że jest jasne, że fajnie się gra przy plusowych stopniach niż przy minusowych. Myślę, że też czasami widać było problemy przy kontroli piłki i z naszej strony też ze strony Wisły. Dlatego może niektóre akcje się też tak nie kleiły, albo powiedzmy szczerze, bardzo mało akcji się kleiło. Ale mogę tylko powtórzyć, że wiedzieliśmy, co nas czeka po tym meczu pucharowym i czasami po prostu takie mecze trzeba do zera zagrać i przynajmniej wywieźć jeden punkt. W tym roku to cały czas gdzieś wracam skądś cały czas. Na pewno cieszę się, że zagrałem 90 minut, bo poprzednie było już trochę czasu temu i gdzieś potrzebuję tych minut i dziękuję, że dostałem szansę. Czy wykorzystałem to decyzję należną do trenera, ale na boisku czułem się dobrze i fajnie wrócić i rozegrać 90 minut. Już poniedziałek. Stal Mielec przyjeżdża do Szczecina. Stal, która dzisiaj, jak my graliśmy, to grała jeszcze dogrywkę i karne i w dodatku odpadła z Pucharu Polski. Przyjeżdżają do nas, my w końcu wracamy do domu. Wiele się składa pod to, żeby trzy punkty zainkasować i w końcu się trochę tak pewniej chyba poczuć. No musimy pokazać, że w naszym zespole jest dużo jakości i potrafimy strzelać bramki. I mam nadzieję, że to w następnym meczu wszystko pokażemy, bo naprawdę ciężko pracujemy, żeby gdzieś tam poprawić tą naszą skuteczność i najwyższy czas przełożyć to na mecz ligowy. Tak, no mieliśmy teraz bardzo dużo meczy wyjazdowych, trochę się nasiedzieliśmy w autobusie, więc już się naprawdę cieszymy teraz na mecz u nas.